No, idealnie. Ej, jak to jakim cudem to się udało? Nie wiem. A zdjęcie? Nie, no, Zdjęcie. O, mieliśmy się przedstawić w tym nowym anturażu teatralnym, bo to teoretycznie nasze studio na nasze zajęcia, tak, na które serdecznie was zapraszamy. Po wstępie, to co teraz powiemy? I to światło i wasz blask. Tu będziemy prowadzić te lekcje, to jest ważna informacja. Tak, ja będę tu. Oczywiście, a gdzie nasza kanapa? Gdzie nasz dom? Nie. Dom najpierw i potem to. No możemy zorganizować kanapę. Dokładnie. Słuchajcie, ogólnie chcieliśmy pierwszą część tego spotkania poświęcić na tak zwaną rozgrzewkę. Jak widzicie, my się już rozgrzaliśmy. Ale co? Przepraszam, ale nie, Maciej nic nie powiedział o sobie. Tak, a, właśnie no to właśnie, tak. Maciu, teraz to jest moment dla ciebie. Proszę. Na pewno zastanawiacie, kto ten taki. Nie, kto to jest? Kto to jest? Kto ten taki, ten, co ale ty ja gada? Ale ja powiedziałam również niewiele. Czy możemy my czytać? Masz to, proszę? Przyspieszyliśmy. Jeśli nie, to jest bardzo ważne. To nie możemy opuścić. Każdy pojedynczy. Kluczowa postać tutaj, proszę. Ale co, ja mogę powiedzieć kilka słów o sobie. Kochani, chcemy was również namówić do tego, żebyście się nie wstydzili mówienia o sobie w samych superlatywach. Jako zadanie domowe z dzisiejszego spotkania. Każdy z was musi przygotować krótkie dossier na swój temat, w którym wymieni wszystkie swoje sukcesy. Czyli coachingowy też będzie. Wszystkie swoje zalety. Ponieważ nie brakuje w Instagramie. Dobra, w paru zdaniach. Ja jestem najstarszy z tego towarzystwa. No, od tego się... Ale mówię to dlatego, że chcę namówić nie tylko moich rówieśników, ale również osoby starsze ode mnie, młodsze również, do tego, żeby przystąpiły, bo jak widać taniec doskonale konserwuje. No, ale tak, ale to prawda. A ty jesteś dobrym przykładem. Daje dobrą energię, daje radość i po prostu, co mogę powiedzieć, kiedy okazało się, że jest taki pomysł jak hashtag każdy tańczy Let's Air Dance, no zaczęło mi się bardziej chcieć wstawać. Na nowo po prostu głowa wybuchła od koncepcji, co można by było zrobić, jak to powinno wyglądać. Pomyślałem, że no co, no że to jest kolejna szansa na powrót. Z reguły wolę stać w drugim rzędzie. Teraz z przyjemnością powrócę do uczenia jako, że tak powiem, no, nauczyciel przed kamerą. Wykładowca. Po raz pierwszy, tak, ale... Że no i zwróćmy uwagę też na to, że doświadczenie mam dosyć spore. Jedynym, jak na razie, naszym filarem stojącym na takim standardowym stylu tańca, tak? Bo no twoje tak, zajęcia będą stricte... To tak, kuleje za mną. Ja miałam lepsze wyniki w tańcach lat amerykańskich, ale z racji wzrostu, to wiecie co, no to są takie stereotypy, których też będziemy się pozbywać. To znaczy, że jeżeli ktoś jest długi, ma długie ręce, długą szyję i wielką, ciężką głowę, która po prostu powoduje, że jego swing jest odrobinę lepszy, to od razu po prostu jest kwalifikowany do tańców standardowych, klasycznych. A nie jest? A ci, którzy są niżsi, bardziej osadzeni, ale to jest wszystko nieprawda, bo nie, są fantastyczne pary. Fantastyczne pary standardowe, włoskie pary, które po prostu są niższego wzrostu, ale mają super power, energię i pasję, a są również to wśród par latynoamerykańskich. Za długimi nogami. Za długimi nogami. No, dużymi stopami. No i co? Jest. Tyle o mnie. Czy jeszcze mam dalej mówić? Nie, no, ale Maciek jest przede wszystkim najlepszym przyjacielem, jest naszym mózgiem i głową i ktoś, kogo... Nasz pan od kultury przede wszystkim. Uważamy za bardzo wielką inteligencję i zawsze można na niego liczyć. Może dużo książki pisze. Dużo się uczysz, piękne wiersze pisze. Tak. Zna się na teatr, bo jest po studiu teatralne, tak? Tak, teatrologię. Tak. Teatrologię na moim ukochanym, rodzinnym Śląsku. Zawsze to podkreślam w każdym moim życiorysie, że jestem... Pochodzę z Gliwic, jestem ze Śląska i ten etos śląskiej pracy bardzo głęboko jest we mnie, czyli musi być solidnie, musi być perfekcyjnie, musi być merytorycznie i profesjonalnie i tego jakby też wymagam nie tylko od ciebie, ale i od innych. Proszę dalej. Tak, chodzi o to, że jak Maciek tak opowiadał, że ten pomysł zrodził, czy tam urodził, też było, tak poczułam, że chciałaś powiedzieć, ale zapomniałaś, że chodzi o to, że tak fajnie było się nam spotykać, nie? Że nawet nie wiedzieliśmy, jak fajnie jest spotkać się w tym gronie, nawet tylko po prostu, żeby zrobić burzę mózgu, żeby tam cokolwiek poustalać, nawet ułożyć taką krótką choreografię jak ta, jakie to daje dużo przyjemności. My po prostu chcemy, żebyście wy były częścią takich właśnie rzeczy, jakie my możemy przeżywać
no, częściej. I przede wszystkim mi się wydaje, że bo kreatywność jest duża i taka energia kreatywna to faktycznie daje bardzo dużo, dużo poweru, ale myślę, że wy będziecie nasza inspiracja, jaki kierunek idziemy, bo kierunki są bardzo wielu i tu jest tyle reżyserów i wy inspirujecie, jaki kierunek idziemy, czy robimy razem wielkie sztuka teatralna, czy robimy, czy wypełniamy teatr, stadion narodowy. Teatr narodowy to też super pomysł. Też teatr narodowy, czy idziemy wszyscy do Rzymu, czy kto będzie, wie, czy do Słowenii. Czy będzie to impreza latinoamerykańska, czy to będzie tango, czy to będzie corrida, to wy wszystko jest bardzo ciekawy taniec. My idziemy za wami, nie, my idziemy za wami, naprawdę. Ludzie są inspiracja, jak w życiu się pisze scenariusze, tak samo w tancu, choreografię piszą ludzi. I to jest ciekawe, będzie ważne dla nas, przynajmniej tak, dla ja nawiązując do tego, bo komunikacja to, jest właśnie, że to jest bardzo ważne. Potrzebujemy komunikacji, jesteśmy tu dla was i musicie dać nam feedback, popularne słowo, odzew. Musicie po prostu dać nam znać, co sądzicie. Mam nadzieję, że dacie znać nie tylko to, co wam się nie podoba, co jest teraz bardziej popularne, ale przede wszystkim to, co jest w porządku i czego chcielibyście więcej. Musimy się komunikować, musimy szukać. I gdzie? To jest o tym, gdzie iść. Co zmienić? Wydaje mi się, że to jest... I nawet propozycje oczywiście, bo jesteśmy otwarte na propozycje, bo to chodzi, tak, żeby... Jesteśmy po prostu tutaj dla was, o każdej, przez internet, dzięki temu o każdej porze dnia i nocy, w tym sensie, że nie tylko w aplikacji AirDance, ale również na naszych osobistych socialach, po prostu, czy to jest Instagram, czy to jest teraz ten TikTok. TikTok! TikTok. Ale jest i Facebook, i wszystkie inne kanały dostępności, w tym sensie, żeby pisać bezpośrednio. Jesteśmy na to otwarci, chcemy się komunikować i chcemy rozmawiać. To, w co ja wierzę i najbardziej marzę o tym, żeby oprócz nauczania kroków i wykonywania, nabierania rutyny do muzyki, żeby pojawiła się rozmowa. Rozmowa o tańcu, ponieważ tak jak Stefan zauważył, jest tutaj grono indywidualności i każdy z nas ma naprawdę mnóstwo do zaoferowania dla was w pryzmacie tańca, nie tylko. Tak, ja chciałam tylko powiedzieć, bo to Stefano już trochę o tym zaczął, bo każdy z was, który siedzi teraz w domu, nas ogląda, ma jakieś obawy i wydaje mu się, że ja jestem tylko jedna, taka jedyna, która nie potrafi, która nie będzie umiała, ale tak nie jest. My wszyscy jesteśmy do siebie bardzo podobne i ponieważ my jesteśmy dość doświadczeni, jestem prawie pewna, że rozumiemy każdy z obaw i lęków, który człowiek potrafi sobie stworzyć, dokładnie, żeby się powstrzymywać przed radością po prostu. Mi się wydaje, że my to znamy. Mówię o sobie, nie wiem, kto jeszcze tak podobno miał. Ja zacząłem tańczyć przez to, że byłem za bardzo nieśmiały, nieotwarty do ludzi, że trochę nie miałem odwagi i rodzice przypadkowo mnie przywieźli do tańca w wieku 15 i taniec ratował mi, bo naprawdę taniec mnie formował jako człowiek i nawet abstrakcjonująco sukcesy, ale nawet sama forma dał mi dużo jako osoba, że mogę się, że jestem otwarty do ludzi, że nie mam bardziej pewny siebie i to wszystko dzięki taniec. Uczy też taka maniera, taka kultura ogólna, nie tylko same kroki, to co trochę Maciek mówił, to ubogaca nas, na pewno to będziecie czuć, jak zaczynacie z nami i żebyście wiedzieli, że każdy naprawdę może. To nie jest taki slogan, wiem, że łatwo się mówi, że każdy potrafi, ale mówi ktoś, który o tym coś wie, jak to wie, jak to jest, jak się jest trochę z boku i się myśli, że nie da rady, a potem nagle krok po kroku poszedł w tym świat i się wydarzył taki, no taki cud, bym powiedziała. No taki fajny jest, dlatego że nie musicie teraz natychmiast tutaj stanąć w getrach i w trikocie. I proszę bardzo. Tylko możecie sobie w bezpiecznych warunkach popróbować. Domu. Naprawdę obiecuję wam, że będzie się fajnie wam układało. My wszystko rozumiemy, będziemy szli powoli. Też nie ma pośpiechu. Aplikacja daje możliwość odtwarzania lekcji w nieskończoność. Jesteście w swoich domach pewnie albo w innych miejscach, gdzie czujecie komfort, intymność i nie ma żadnej presji, nie ma żadnej rywalizacji. To też nam przyświecało od samego początku. Mamy dość konkursów, turniejów, udowadniania, kto jest lepszy. Szczurów też. I też obiecaliśmy sobie, że religia i polityka nie będzie miała tu miejsca, ponieważ taniec jest tym, co
łączy nas niezależnie od tego, jaki styl życia, widzisz, tyle poglądu. Kultury tuż się są. Tak. Się zebrało. No my jesteśmy tego przykładem, po prostu, że taniec łączy, taniec rodzi tę przyjaźń i jakby no, rodzi sztukę. Po prostu każdy najmniejszy ruch, któremu świadomie nadacie jakość, a my będziemy was tego uczyć, ale po prostu będziemy to też z wami odkrywać, zyskuje rangę sztuki. Myślę, że nie ma nic przyjemniejszego niż poczuć się artystą chociaż przez chwilę. Wiem, co mówię. Jak ładnie. I teraz wiem, że jesteśmy w aplikacji, wiem, że jesteśmy w internecie, a internet nie znosi ciszy, internet nie znosi nudy, gadania. Powiedzieliście mi już, że ten TikTok to po prostu 10 sekund jakiejś... Muszę po prostu... Jakieś cuda. Nie mogę się przekonać. Co ty miałeś ale... tam burzę z tyłu? Tak, wybierałeś. Takiego regresu. Burzę w tęciu. Burzę na pupie. Burzę. No dobra. Ale... No co? Zęby, aha. Słuchajcie, to jeżeli, jak już mieliśmy okazję porozmawiać z wami albo poopowiadać, co chcemy tutaj robić, dlaczego tu jesteśmy i dlaczego was potrzebujemy do tego wszystkiego, no to może teraz coś od nas i rzeczywiście dajmy trochę energii i to może z mojej strony tej trochę młodszej, bardziej żywiołowej, gdzie jest mnie dużo, dużo... Co? No, nie ogoliłem się dzisiaj, więc nie wyglądam jakbym był ale, z plasteliny. Ale prawda jest taka, że jak ktoś będzie chciał na przykład tańczyć parze, gdzie będzie zebrało wam się właśnie parę par, na przykład macie ślub albo coś takiego, piszcie do nas, możemy zorganizować takie zajęcia, że zrobimy dla was układ na ślub też. To też jest możliwe. Albo dokładnie. Chcecie po prostu zatańczyć walca z mężem. Czemu nie? A tymczasem może przejdźmy po prostu do rozgrzewki. Tak. I w takim razie ruszmy się. Porozmawialiśmy o tym, jak ten taniec fajnie wpływa na nasze życie, jak je zmienia, kształtuje, wzbogaca. No to może spróbujmy części praktycznej. Dokładnie. Więc co, może ja zacznę? Jak już tak wyszedłem przed szereg. Proszę bardzo. Bez szpagatów. Ja się jakoś tak. Z natury jestem strasznie leniwy, może tego nie widać, ale dlatego chciałbym, żeby każdy z was próbował. Muzyczka jakaś. Możemy włączyć do tego muzykę. Aha, ja potrzebuję też telefon. Bardzo ważna uwaga, Maciek, powiedz, jak się głowę daje. Tak, chciałem powiedzieć, że jeżeli państwo... Ja wiem, co ty chcesz powiedzieć. Słuchaj, chciałem powiedzieć państwu, jesteśmy na ty. Jeżeli robicie ćwiczenia rozgrzewkowe, w którym chcecie rzeczywiście krążenie głową zrobić, to pamiętajcie, żeby robić je tylko w dole, a jeżeli już jesteście na tyle zaawansowani, żeby robić je trochę całe większe, kółko. To pamiętajcie, żeby mieć usta szeroko otwarte, kiedy dajecie głowę do tyłu, bo wtedy odcinek kręgosłupa szyjnego jest bezpieczny. Czyli pamiętajcie, jak będziecie potem tańczyć i wrzucać głowę do tyłu, to usta szeroko otwarte. Myślę, że to może... To się może przydać w życiu prywatnym, wiem o tym z doświadczenia. Lekcji śpiewu też mamy? Nie, mam na myśli, że można tam złapać na przykład truskaweczkę. A, nie, to już jest niebezpieczne. No ale ogólnie, jak będziecie robić to tak, jak Kamil sugeruje, czyli wszystko na luzie, to wasze ciało zawsze powinno temu... Gdzieś nasz instruktor warm-up, dawaj. Dobra, już wam wróciłem. Odpowiem. Dawaj. Dobra, ale o co chodziło z tą głową? Że nie do tyłu. Musisz. Tak. My jesteśmy już starzy, nie dajemy głowy już do tyłu. Rozumiem. Dobra, to w każdym razie pokręćmy się, kochani. Spróbujmy włączyć jak najbardziej, czy to jest na razie szyja, czy to będą ramiona, żebyśmy jak najbardziej zaczęli włączać i szukać jak najwięcej ruchu w waszym ciele. Tak jak słyszycie muzykę, bez tempa, bez rytmu, tak jak czujecie teraz muzykę i wczuć to samo. O. Teraz spróbujcie włączyć i głowę i rolujcie już trochę więcej też ramiona. Dokładnie, wasze ręce są luźne. Ja już jestem z tą w parze. I teraz wyciągnijmy sobie ręce do góry. Na maksa. Zaplatamy sobie. Łączymy nogi. I spróbujcie się wychylić. W stronę. I w drugą, delikatnie. Zrobić z tego figury choreograficzne. I do. Jest okej? Okej? I teraz taki hula hop. Złapcie sobie waszą dłoń, weźcie ją przed siebie, zobaczcie, i spróbujmy wykręcić ją trochę na zewnątrz, ale delikatnie, pod kątem prostym.
Oczywiście do waszej wybranej, ulubionej muzyki. I to samo z drugą ręką. No to jest jak Spider-Man. Tak, ta rozgrzewka nie może być taka zwyczajna. Musisz po prostu trochę... Tak, tak. No to jest część performance'u, niech będzie. Musisz zobaczcie, macie wrażenie, że dłonie są już trochę bardziej plastyczne. Bo to jest bardzo. No to teraz co może... To jest mój podpis choreograficzny. No widzicie, no tak to jest wesoło. Musimy paznoci. Dawaj dalej. Dobra, to co możemy, zjeżdżamy w takim razie dalej. To nie jest najłatwiejsze, ale spróbujmy je zrobić. Dajcie dwie ręce do boku i wyciągamy z jednej strony ciało i z drugiej. Dla osób, które są i zaawansowane, i mniej zaawansowane, powinno być to osiągalne. Spróbujcie... Jane Fonda, 1980. Dokładnie. Ona leżała jeszcze tak na podłodze, nie? Tak. Jakbyś chcieli dotykać, masz sąsiadka. Dokładnie. Dotknąć, nie dotknąć. Dotknąć, pięć, nie dotknąć. Sześć, dotknąć. Mam nadzieję, nie że... Nie wiesz co, bo niektóre robią tak. Ciało. Niektóre lubią robić samolot, więc chyba tak dotykać, dotykać. Dotknij, dotknij. Ale to rzeczywiście wychodzi z doświadczenia, bo nie wpadłbym na to. Naprawdę, ja zawsze widzę tak. Wing, wing, wing. No jest najwidoczniej w tym coś łatwiejszego, ale my staramy się ciągać. Jedziemy dalej niżej, co? A tu. Tak. Myślisz przód, tył? Dobra, to futlera dołącz do mnie. O, będzie mi trochę raźniej, nie tak sam stoję z przodu. Dobra, to co, próbujemy? Wdech? Ale nie chcę być sama, więc dobrze. Więc jestem w duecie, w parze. I sama klatka. No tak, Maciu. Contract release? Tak. Exactly. I de-release widzę. To jest na maksa, co? Już nie mów takich trudnych rzeczy. Trochę na początek łatwiej. Tak, to spróbujcie jeszcze z rękami. Ręką. Rozciągamy. Ja pokażę też bo. O, tak, na narty. Na małysa. Ręce do góry. Okej, okay, i co? To samo też do tyłu w takim razie? Możecie spróbować się powyciągać w jedną, drugą stronę. Spróbować znaleźć jak najwięcej miejsca. Co tam się dzieje w tych domach? Chciałbym to zobaczyć. Nagrajcie filmiki, jak ćwiczycie. Ciekawi. Dokładnie. Co robimy dalej? To co? Może przejdziemy do bioder. Może nadal klatka piersiowa, tak? No. Okay. Stefano lubi ćwiczyć klatkę piersiową. No bo Stefano ma same kobiety. Aha. Mała siła i na klatki. Się zbliżamy, słabsze tak. Zbliżamy się do rąk i od. A ja wolę rąk. Krążenia. Od. Krążenia, ty krążudy. To bardzo fajne ćwiczenie, bo rzeczywiście pomaga wyizolować trochę bardziej tą górną część ciała, nie? Ramiona. Ręce rozciąga, ten tutaj, zaciągnięte. I co ważne, pamiętajcie, że jak poczujecie coś fajnego, wygodnego w takim ruchu, spróbujcie też włożyć to na co dzień. Nie wiem, idę, powiedzmy jestem w windzie, klikam przycisk, widzę lustro, no to nie gapię się po prostu na siebie albo robię następne selfie, jak to zazwyczaj ja robię na swój Instagram, tylko okej, sprawdzam, czy moja sylwetka trochę się poprawiła. Ja robiłem to i w każdej tak naprawdę witrynie, gdzieś, gdzie mogłem sprawdzić, dawaj biodra. Co się dzieje dalej, to próbowałem się korygować. To co, biodra może trochę luźniej, dajmy trochę więcej już. Tempa, co? Tak. No, dajmy trochę więcej tempa, spróbujmy się potrząść. Już nie trzeba lokalizować te biodra, bo wiesz, to różne bywa. Tak. Niektórzy mają podwójne biodra. Tak. Okej, to jedziemy w takim razie trochę tego, czyli po 8 razy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Popatrzcie, z prostych ćwiczeń już góra spokojna, góra spokojna, tylko biodra. 5, 6, 7, 8. Stępcie szybciej. Dwa, trzy. Nie, żadne ogonki. Właśnie, takie machanie ogonkiem. Siedem. I szybciej. I happy time. O, jak słodko. Dobra, kabelek ci wystaje. Skąd? A. I znowu. Slow, 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 slow. Och tak. Trzech. Więcej bardzo. Szybciej. Osiem. I potem już z takiego ruchu możemy przejść zaraz do jakichś prostych kroków. Widzicie? Próbujcie też nie olewać rozgrzewek. Bo wszystko, co robicie w waszym ciele i ten ruch, który powoduje, że razem z muzyką tworzą jakąś fajną figurę, dzięki temu zaczynacie sobie już więcej tańczyć. Ale o tym za chwilę. Dajcie jeszcze może stopy, bo to jest taka część, której naprawdę trzeba
trochę poświęcić czasu. One są sztywne. Dokładnie. Zazwyczaj się ich nie używa. Słyszę, nie tylko, że są sztywne, bardzo często w moim doświadczeniu ludzie w ogóle nie czują swoich stóp. I przez to, kochani, jak nie czujecie swoich stóp, w ogóle nie jesteście uziemieni. To znaczy, że nie czujecie się bezpiecznie na tym świecie. Po prostu raczej wszystko zawieje i lecicie tam. Zawieje. Uziemienie to jest bardzo ważne. Uziemienie, po prostu, że czuję. Jak drzewo. No. Stopy, tak? Tak. To będzie temat duży. Dobra, to spróbujmy sobie zrobić coś takiego, że stojąc na dwóch nogach, wyobraźcie sobie, że pod jedną nogą i pod drugą macie dwie wagi, które pokazują taką samą liczbę, taki sam ciężar. I teraz podnosząc piętę do góry, nie chcecie, żeby waga wskazywała wam inną wagę, czyli naprawdę czujecie nacisk. Pracujecie tak tą stopą, że wciskamy ją w parkiet, żeby uczucie tego waszego ciężaru ciała się nie zmieniło. Czyli to nie może być to. Nie może być to, że ja sobie kiwam się z jednej nogi na drugą i w ogóle nie odczuwam żadnej pracy. Naprawdę czujcie się w palce. Kiedyś się mówiło o tym, że się gniecie jakąś tam winogrona albo karalucha i inne rzeczy. Kapusta, dokładnie. Kapusta, głowa pusta. W Polsce to kapusta. Ale tak się robi. Nie robiłeś? Jakoś nie, nie robię. Dokładnie. Spróbujcie sobie troszeczkę pobalansować w ten sposób. Albo ciasto, nie. Poruszać. Minutki mamy. Widać, że nie gotujesz. To co, jakiś slow motion może? Slow motion, no właśnie, widzicie. I dużo możliwości z tego wszystkiego będziemy mogli korzystać. Okej, okay, to co? Mam nadzieję, że czujecie się trochę lepiej. My będziemy powoli już kończyć tą część. Takie rozgrzewki będą prowadzone tak naprawdę przez każdego z nas indywidualnie. One będą personalizowane też pod styl każdego z nas. Mam nadzieję, że ruszyliście się z nami, chociaż troszeczkę. To jest jak Jakibisz na koniec, jak wszyscy tańczą. Jakibisz to do kamery. Jak będzie wyglądało? Chodź, się zbliżać, zbliżać do kamery. Ale Jakibisz. Chodź, kółeczka zrobimy. Okej. Jesteś jak Krzysztof. Jak Krzysztof. Tak. Mów cały czas. Widzimy się tutaj macie. Ty gadasz. Za 5 minut. Za 5 minut się widzimy. Będą wygrywać. Za chwilę będziemy tańczyć. Aplikacja. Nie mamy jeszcze sponsorów, ale zapraszamy sponsorów, będziemy właśnie ich tu przedstawiać. Tak, to my. Uśmiech, uśmiech. Have fun. No dobra, no jak have fun? Teraz myślę, że powinniśmy coś zatańczyć. Jak? Chodźcie, na pewno nikt nas nie słyszy i nikt nas nie widzi. Ustalimy co teraz. Dobra. No ale to, salsa. Jak to było? Ile jeszcze? Wyobraź sobie, że uczysz się tańczyć wszędzie i o każdej porze, bez względu na to, czy jesteś w biurze. Aplikacja AirDance App właśnie Ci to umożliwi. Naszą przygodę z live streamingiem rozpoczęliśmy dopiero rok temu. Już po pierwszych 3 miesiącach mieliśmy około 2000 użytkowników. Teraz możemy się pochwalić przepiękną liczbą 7000 subskrybentów, którzy odbierają nas w 74 krajach na świecie. Ale jesteśmy gotowi na więcej, więc czas teraz na to, żeby pójść krok dalej.
i razem możemy zrobić ten wspólny krok. Dlatego zdecydowaliśmy się stokenizować Erdens. Do kolejnego kroku nawiązuje nasze hasło reklamowe. Wytańczmy razem milion. Chodzi tutaj właśnie o milion subskrybentów. Jesteśmy w trakcie dostosowywania naszej aplikacji na rynek chiński. Pozwoli nam to dotrzeć do 36 milionów tancerzy. Ponadto zaczynamy nowy polski ogromny projekt, który poruszy całą Polskę do tańca. Let's Air Dance, każdy tańczy. Oprócz rozliczania się tokenami w sieci partnerskiej Air Dance, każdy tokenariusz będzie mógł zarabiać na każdej subskrypcji w aplikacji. Dzięki nowoczesnemu rozwiązaniu, które oferuje nam Kanga Exchange, które się nazywa POS, będą wypłacane dywidendy. Aplikacja Air Dance to jest największa na świecie kompendium wiedzy. W naszym archiwum mieści się ponad 1100 lekcji tańca. Wszystkie lekcje naszej aplikacji nagrywane są na żywo, co pozwala bardziej efektywnie przyswoić informacje. Stokenizujmy razem świat tańca. Wytańczmy razem milion. Razem możemy więcej.